Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Tribal Games i witam Was w kolejnym odcinku z Horizon Zero Dawn. Po tym, jak podchodziliśmy do próby łowieckiej, nie wykonaliśmy wszystkich trzech prób, za to mamy tutaj dwie próby wykonane. Myślę, że w najbliższym czasie gdzieś tutaj jeszcze sobie podjedziemy i spróbujemy po prostu tą próbę wykonać. Niestety minus, zanim podejdziemy do tej próby, musimy nazbierać troszkę iskrowników, chociażby w celu takim, by... Tutaj mamy porażacza, tu mamy bomby porażające. To jest ten potykacz jak zwany, ale on razi. Dobra, możemy jeszcze to jakoś sobie spróbować z tym potykaczem, ale na razie póki co nie będziemy tutaj kombinować. Weźmiemy sobie misję, zadania. Co my tutaj mamy teraz? Takie dosyć najbliżej trafne. Łowy dla loży. No tego na razie wykonywać nie będziemy. Tereny łowieckie, tego też na razie nie, bo tutaj jesteśmy. Także tutaj mamy takie zadanie, na przykład, no, obóz bandytów. Diable pragnienie. To jest w sumie takie najbliżej nam zadanie teraz, więc myślę, że w tym kierunku się będziemy tutaj teraz przemieszczać. Tu mamy naszego bieguna. Okay, nasze zadanie jest pomówienie z Nilem. Mamy czujkę. Czy taka czujka też posiada iskrownik? Chyba raczej nie, prawda? Spokojnie, dam sobie radę. Kruchy metalu, jak najbardziej sobie pozbierajmy. Nikt przecież nie powiedział, że sobie nie dasz rady. Mięsko. Mięso z kośćmi, oczywiście może nam się tutaj jeszcze przydać. Musimy naprawdę zbierać dużo produktów. Ja tutaj poza odcinkiem sobie poulepszałem nieco nasze wyposażenie. Czyli zwiększyliśmy przede wszystkim udźwig naszej torby. Kołczan na strzały został powiększony. Jesteśmy w koronie matki. Mamy handlarza. Słuchajcie, może pohandlujemy? Coś ci się podoba? Na pewno tak. Zawsze coś się znajdzie. Kup. Myślę, że zaczniemy od sprzedaży. Co my tutaj w ogóle mamy? Dawne żebro. To praktycznie... Nie wiem dlaczego. Zastosowania. Sprzedaj za okruchy. Oczywiście, no sprzedamy. Handel z kupcami. Sprzedaj za okruchy. Nie no, tutaj chcemy sprzedać wszystko. Sprzedaj wiele. Czyli będziemy sprzedawać pojedynczo. Tak samo tutaj. Szkło pustyni, to również sprzedajemy. Tu mamy dzika. Wytwarzanie przedmiotów, to sobie zostawiamy. Tutaj też mamy zaznacz do sprzedaży. Wytwarzanie amunicji przedmiotów zostawiamy. Sprzedaż za okruchy. Płomiennik. Wytwarzanie amunicji przedmiotów zostawiamy. Wytwarzanie przedmiotów. Szybka podróż zostawiamy.
stwarzanie przedmiotów, przedmiotów amunicji, amunicji przedmiotów, przedmioty przedmiot, amunicja, wytwarzanie przedmiotów, sprzedaż za okruchy, wytwarzanie przedmiotów, wytwarzanie amunicji, wytwarzanie przedmiotów. Wszystko pozostałe po prostu sprzedajemy. Tak jest. Dobra, czyli co? To jest nasza łucznia? Na pewno nic nie będziemy sprzedawać tego typu ubrania. Ubiór wyrzutka, wojowniczki Nora. Nie wszystko możemy sprzedać. Oczywiście. Modyfikacje. Mamy tutaj kilka modyfikacji, które możemy oczywiście sobie sprzedać lub też jakieś tutaj inne przydatne rzeczy. Dobra, to co miałem sprzedać, po prostu sprzedaliśmy. O, proszę, 695 okruchy metalu. Tyle tutaj praktycznie na tej sprzedaży. Wróć jeszcze. Masz i skrywniki, bo zapomniałem się zapytać przecież. Na pewno tak. Na pewno tak. Dobra, tu surowce, iskrowniki. Ile masz tych iskrowników? Kupujemy. Sporo ich masz? Okej. Okay. Co nam jeszcze tutaj potrzebne jest do wytwarzania amunicji? Drut, to tak, iskrownik. To drugie, nie wiem co to jest to drugie, ale za chwilę sobie zobaczymy. Coś ci się podoba? Na pewno tak. Na chwilę znajdziemy taką ikoneczkę. Metalowe naczynie. Nie po to tyle, kurde, sprzedawaliśmy, żeby teraz oszczędzać. Tak, posiadamy metalowe naczynie w liczbie 20. No i teraz mamy komplet. Dobra, jest taka fajna teraz nowinka, że możemy sobie wykonać znowu misję tereny łowieckie. Mamy spory zapas, tylko że troszkę mnie zaskoczyło tam, że nie było tego nadymacza trzeciego. Nie widziałem go nigdzie, może gdzieś tam był w dalszym rejonie. Także no na pewno do tego, do tej misji jeszcze gdzieś tam powrócimy. No co to teraz? Nie szło tego bieguna tak sobie po prostu powalić. Modyfikacje oczywiście zbieramy. Nie bądźmy aż tacy. Może po prostu nie będziemy tego zbierać. Nie ma mojego bieguna. Nie wiem co się z nim wydarzyło. Ale go nie ma. Wydaje mi się, mamy tutaj jeszcze 100 stóp do przejścia. Okej, okay, przed nami jest najprawdopodobniej. W obozie bandytów jakichś metalowych ruinach. To musi być to miejsce. Lepiej mieć się tu na baczności. Okej, okay, mamy obóz bandytów. Porozmawiaj z Neilem. Dobrze, że przyszłaś. Naprawdę? Czemu? Wspólne zainteresowania. Nazywam się Neil. Patrz tam, widzisz skały? Pod nimi mają obóz bandyci. Wystarczy poruszyć kamienie i wypełzną stamtąd. Niczym robale. Zbuję. Po co tu przyszli? Nora mają kłopoty. Plotki są szybkie jak wiatr. Bez wojów strzegących granic zabójcy je przekraczają dla sportu. Mój partner i ja tropimy gnojków od dawna. Dobry tropiciel, ale zostawił mnie samego. Rozmawialiśmy już na ten temat. Ale rozumiem. Za długo już palce rwały się do łuku. A może popracujemy razem? Zabijemy ich? No nie wiem. Nie mam powodów, by ci ufać. Zaufanie to rzadki skarb, prawda? Jestem tylko podróżnym. Z łukiem, myślami o stanie tych ziem i zaginionym partnerze.
Nie wiem, czy w tobie cokolwiek jest tylko. Powiem to inaczej. Jesteś bandytą? Pewnie, że nie. Więc nie musisz się mnie bać. W porządku. Ktoś musi ich powstrzymać. Tak zrobimy. Powstrzymamy ich przed wszystkim. Prócz chwili krzyku. Prowadź zatem, dziewczę. Chętnie zobaczę, do czego jesteś zdolna. Okej. Jeszcze ten deszcz. To alarm. Niech pohałasują, to będzie ich więcej. Taka premia. Okej. A jak jesteś herosem, co lubi dokładki, to są jeszcze jeńcy. Czyli dostaliśmy tutaj kilka bardzo przydatnych informacji. Dobra, jak to robimy teraz? Wchodzimy po główną bramą, tak mi się wydaje. Zawsze możemy użyć fokusa, aby prześledzić właśnie tutaj teren. Nie wiem, ile mogę celów oznaczyć. Ale kilku mamy. Kurde, no nie wiem, to wszyscy? Jakoś dziwnie mi tutaj podejrzanie. Ale będę podrapana. No, podejrzanie mi to mało ich jest. On jeszcze nie pozbiera. Ten również. Jest i alarm. Muszę na niego uważać. Już jest po alarmie. Pokus, o kurde. Być może kogoś zaalarmowałem. Po co wzięli ludzie w niewolę? Lub też nie. Dobrego. Teraz już tak. Muszę przyznać, zaskoczył mnie. Coś ci przeżyłam. Dziękuję. Porozmawiajmy. Okej, musimy pomówić jeszcze z Nilem. Bynajmniej udało się obóz bandytów, diable, pragnienie oczyścić. Miłe uczucie, co nie?
Zatrzymaj je jeszcze przez jeden oddech i wypuść. Ach, nie wiem, gdzie twój partner. Zabili go. Nie dziwi mnie to wcale. Był zbyt pewny siebie po tym, jak pociął ostatni obóz bandytów. Myślałem, że mamy umowę. Traktujemy zabijanie jako formę wyzwania. Ale nieważne. W dziczy nie ma nic strasznego, tylko ja i mój głos naszych zębów. Twój łuk ma imię? Twój nie ma? Nie jesteś wędrowcem. Ta zbroja była robiona na miarę. No i widać, jak trzymasz łuk. Jestem zatroskanym podróżnikiem. Byłem żołnierzem. I to zanim nawet wybuchła jakakolwiek wojna. Gdzie grot strzały mija zbroję i skórę, tam moje miejsce. Dlatego jestem wiecznym poszukiwaczem. To jak powrót do domu. Myślałeś kiedyś o polowaniu na maszyny? Nie, one nie mają tego błysku w oku. Bandyci coś ci zrobili? Robią coś wszystkim. Żyją podle, więc muszą jej podle umierać. Więc polujesz, by pomóc innym? Nie, nie. Dla sportu. Nie mogę już czekać na wojnę. Życie jest za krótkie, a dreszcz śmierci zbyt mocny. Jak zabijesz kogoś z plemienia, będzie kara. Upoluj dzika, marudzą, że mięso marnujesz. A bandyta? Oni są śni, chętni do bitki. I nikt nie marudzi, jak zginą. Cóż, robisz dobre rzeczy z niezbyt dobrych pobudek. Robię to, co kocham. Widzisz w tym coś złego? Załatwione. Tu? Niestety tak. Ale nasz świat jest w ruinie, a bandyci wręcz uwielbiają ruiny. Nie możesz pozwolić, żeby tak się panoszyli. Jeszcze się spotkamy. Może, jeśli inaczej się nie da. Jak na siebie wpadniemy, nie będzie problemu. No okej, mamy tutaj misję ukończoną, obóz bandytów. Otrzymujemy tutaj 5000 punktów doświadczenia, ale też jest za mało, żeby osiągnąć 18 poziom. Póki co ja się z wami będę w tym momencie żegnał. Jeśli wam się odcinek spodobał, to koniecznie łapeczki w górę, komentarze i subskrypcje, a my widzimy się oczywiście już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć i czołem!